Na moście Poniatowskiego w Warszawie od razu można poznać, że coś w skali międzynarodowej odbywa się na stadionie dziesięciolecia. 80 tysięcy widzów musiało się solidnie napracować, żeby obejrzeć na własne oczy mecz międzypaństwowy Związek Radziecki-Polska. Drużyna radziecka gra w ciemnych koszulkach. W zeszłym roku dostaliśmy solidne baty. 7-1 brzmiał wynik na Łużnikach. Jak będzie dzisiaj? W naszej reprezentacji debiutuje Polok, siódemka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie! Ale nic nie wyszło. Już za chwilę interweniuje Szynkowiak. Jedna z akcji napadu polskiego. Brychczy, podaje na lewo. Ale nie, to nie strzał dla Jaszyna. Brychczy w pojedynku z Woroninem. Przechodzi. Atak polski. Bach, kiedy koło słupka. Oj, niebezpiecznie, niebezpiecznie pod naszą bramką. Lobanowski atakuje, ale Szynkowiak obronił. Siedemdziesiąta trzecia minuta gry. Polok przy piłce. Czocheli go atakuje. Nieprawidłowo, to był faul. Karny, strzela Pol. I nawet znakomity Jaszyn nic tu nie pomoże. 1-0. Publiczność jak zwykle w Warszawie przyjmuje zwycięstwo z absolutnie zimną krwią.